obiekt oddany do użytku w 2016 roku. Na rozpoczęcie był mecz piłki siatkowej Hiroshima Thunder i Trefla Sopot. Także wysoka półka, jeżeli chodzi o otwarcie. A inne dyscypliny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, karate, judo, także ogromny potencjał hali, a również duże zainteresowanie. Bardzo wyrównany. Uważam, że obie drużyny dały z siebie wszystko, ale szczęście dzisiaj było po naszej stronie. Musimy wygrać i będziemy grać w finale. Wiadomo, że przyjechałyśmy tu o złoto. Perspektywy wyglądał mecz? Bardzo wyrównany. Uważam, że jak i my, jak i przeciwniczki bardzo dobrze się pokazałyśmy razem z nimi. I wyrównany mecz. Było trochę stresu, bo doszliście do etapów karnych. Jak to wyglądało u was? Powiem tak, ja personalnie nie czułam żadnego stresu. Moje koleżanki wydaje mi się, że też nie. Więc cieszymy się, że udało nam się tak daleko dojść. Jak można ocenić poziom tego oto szczebla? No, myślę, że z roku na rok coraz wyższy. My przyjechaliśmy bardzo młodą ekipą tutaj przygotowującą się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Cieszę się, że udało nam się wywalczyć to pierwsze miejsce i awans do rozgrywek ogólnopolskich. Na pewno były mecze lżejsze, czy momenty w meczach lżejsze i cięższe. No ale cieszę się, że mój zespół pokazał klasę, że potrafiliśmy też, pomimo tego, że nie mieliśmy treningu na hali i krótkich wskazówek, wypracować pewnego rodzaju momenty w grze, które przeważały nad przeciwnikiem.